Już w tych najbliższych dniach czeka nas, drodzy Państwo, prawdziwy powiew wiosny. Angelika Bodnarska, dobry wieczór. To czas na aktualne prognozy. Zarówno wieczorem, jak i w nocy niebo w całej Polsce będzie bardzo pogodne, lokalnie, szczególnie w centrum oraz w części południowej, zupełnie bezchmurne. Przymrozek utrzyma się już jedynie w pasie górskim, a na pozostałym obszarze temperatura będzie dodatnia na poziomie od 3 do 7 stopni. Cieplej w okolicy Wrocławia, tam 8, lokalnie 9 stopni powyżej zera. Wiatr na ogół będzie dość silny, w porywach do 50, a w pasie górskim nawet do 70 km na godzinę. Z kolei jutro pogodowe stery przejmie już ośrodek wyżowy, a to oznacza powrót pogodnego i też słonecznego nieba. Z południowego wschodu zacznie napływać bardzo łagodne i też ciepłe powietrze i na termometrach, jak widzimy, zagoszczą przyjemne wartości. Od 14 stopni na Podlasiu przez 18 w centrum i do nawet 19 w okolicach Wrocławia. W ciągu dnia wiatr nadal będzie silny, momentami porywisty. Przejdźmy teraz do mapy dla Kujaw i Pomorza. Otóż w tych najbliższych godzinach nad województwem przeważać będzie bardzo pogodne niebo. Zachmurzenie będzie umiarkowane, a rozpogodzenia i przejaśnienia pojawią się głównie w centrum oraz w pasie północnym. Noc nie przyniesie zmian, a termometry wskażą od 4 do maksymalnie 6 stopni Celsjusza. Jutro czeka nas na Kujawach bardzo przyjemny dzień. Słońca nam nie zabraknie, a temperatura, jak widzimy, będzie wysoka, 16, a nawet 17 stopni. Na barometrach teraz niewielki spadek ciśnienia i te w południe wskażą 990 hektopaskali. No teraz to już wszystkie informacje. Dziękuję za wspólny czas i życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.